nagrywać? No właśnie, już cię nagrałam. Witajcie, panowie, na pięknych Mazurach. Jesteśmy z Gabryśką drugi dzień już z rzędu na takim bardzo długim spacerze. To znaczy staramy się, żeby to był bardziej szybki chód niż taki delikatny spacer, ponieważ robimy sobie takie challenge. Ile kroków dziennie jesteśmy w stanie zrobić, żeby móc normalnie funkcjonować, pracować i wiecie, nie umrzeć z przemęczenia. I wczoraj nam, w niedzielę nam wyszło jakieś 20 tysięcy. Wczoraj niestety było dużo mniej, bo około 15 tysięcy. A dzisiaj Gabryśka to chyba pobije wszystkie swoje rekordy, ponieważ ona jest dzisiaj na trzecim spacerze. I jeszcze będzie szła wieczorem z psem, także słuchajcie, mamy cel. Musimy zrobić wiele, wiele tysięcy kroków, bo mamy ochotę na makaron z pesto. Więc uważam, że trzeba sobie dogadzać, ale żeby sobie tak glutenowo dogodzić, to najpierw trzeba odpowiednią ilość kalorii spalić. Także w takich pięknych okolicznościach przyrody spalamy kalorie. Jesteśmy w odpowiednim miejscu dla sportu, który uprawiamy, nie uważacie? Wróciłyśmy, zrobiłyśmy 7 tysięcy kroków na spacerku, bo miałam 7 tysięcy wychodząc z pracy, teraz mam 14. Jeszcze byłyśmy właśnie w Biedronce, tam wam nagrywałam sushi Gaby. Widziałyście to wielkie jajo Kinder, chyba to był Kinder, za 16 zł, ale ja tam nie pokazałam, wiecie, czegoś, po czym mogłybyście zobaczyć, jak ono jest duże. Było perspektywy, ale to było gdzieś, o, takie jajo. Nie wiem, ile tam było w środku, dzięki Bogu moje dziecko już nie wymaga kupowania takich cudów. O Jezus Maria, szukam łyżki, wyjęłam widelec. I mamy tutaj to bio, ten bio makaron z tego, z Polo, to są rureczki. Matko, to 7 tysięcy kroków. Dają mi dyspensę na to. Znaczy wiecie, nie potrzebuję dyspensy, chcę to jem, ale w tym przypadku czuję się podwójnie się czuję dobrze, jedząc bezkarnie makaron i tyle. Się nagadałam, nie? Także może to wiecie, nie wygląda jakoś cudownie, bo makaron z pesto takim kupnym, no to jest tylko makaron z pesto kupnym, ale dosmaczymy natką pietruszki. Ja już tu sobie przygotowałam. Biorę sobie nożyczki i pokroję. Gaba by umarła, jakby mi tutaj pokroiła pietruszkę. Czy wasze dzieci też plują pietruszką? Nawet takie dorosłe prawie? Znaczy już całkiem niestety dorosłe. Gaba pluje na widok pietruszki. Ja nie. Także dziewczęta, ja już sobie tutaj zrobiłam słuszną porcję makaroniku i idę jeść. Oglądam fajny serial na Netflixie, taki francuski, o paryżankach. Idę się delektować pesto. Idę się delektować filmem. O Jezu, jak dobra. Dobra. Jak coś jedzie? Przepraszam, że życzę wam smacznego. Jak to dobrze jest dobrze zjeść. Po takim, słuchajcie, to talerzu pesto, obejrzenia dwóch odcinków fajnego, śmiesznego serialu, to od razu chce się żyć bardziej jeszcze niż przed tym jedzeniem.
A w ogóle to słuchajcie, mam dwa takie łupy, z których chciałam Wam koniecznie pokazać, bo zaraz biorę się za czyszczenie tych dwóch łupów. Jeden to jest w ogóle łup na łupy, bo jest to, no nie wiem, czy już można powiedzieć, że vintage, ale to muszę jeszcze poszukać, żeby zobaczyć, który to jest rok produkcji. A to jest męski prochowiec. W ogóle to powinnam mieć wieszak, ale nie mam. Czekajcie sekundę. To jest cudowny męski prochowiec, ale taki, no naprawdę piękny. Czekajcie, którą stronę to idzie? Męski, czyli na tą stronę może być zapięty. Myślałam, że nie ma paska, ale pasek był w kieszeni, więc jestem niepomiernie szczęśliwa, że on jest. Dobra, no weź się zapnij, chłopie, chcę Ci pokazać. Zobaczcie. To jest 100% bawełna. Zobaczcie, jest tutaj jak normalnie ma metkę, nie jest logowany jak Pan Bóg przykazał. I z tyłu na karku ma taką samą metkę. Jest lekko przybrudzony. I właśnie zaraz będę się brała za czyszczenie tego płaszcza. Teraz będę go sobie zilem smarować. Potem będę go prać. I mam nadzieję, że zrobię z niego, wiecie, taką perełeczkę. Bo jest tak piękny. W ogóle nawet nie wiem, co to jest za rozmiar. W ogóle to oczywiście myślałam, że to jest damski prochowiec, bo był zapięty na damską stronę. Ktoś go tak zapiął. Kwiatku, przepraszam Cię. Dziewczęta i chłopcy. Właściwie to powinnam powiedzieć. Chłopcy. Bo to męski prochowiec. Rozmiar 54, 100% bawełna na podszewce w 52% z wiskozy i w 48% z acetatu. Po prostu majstersztyk. Zobaczcie tą podszewkę. I jako, że to naprawdę jest bardzo stara sztuka, ale jest w stanie idealnym. Ma takie, wiecie, o tu ktoś coś jadł, to coś pobrudził, no wiecie jak jest, nie? Ale jest tak piękny i w ogóle jest ten kolor, to jest coś dziwnego, bo to nie jest ani beż. To jest krem taki, ale wcale nie ciepły. Nie umiem nazwać tego koloru. Zobaczcie w ogóle, jeszcze jaki ma pasek. Pasek jest dopinany. Żeby nie uciekł i żeby nie zginął, to można go właśnie w ten sposób przypiąć. Dlatego został, dlatego go nikt nie zgubił. Jest obłędny. To jest taka gratka, że aż, wiecie, to jest ogromna radość wziąć się za niego teraz i go czyścić, doprowadzić go do perfekcyjnego stanu i potem oddać jakiemuś fajnemu facetowi, żeby mu się w tym płaszczu dobrze chodziło. Jest genialny, jest ciężki, pomimo tego, że to jest tylko bawełna. To jest taka bawełna... Oh! Wyzwanie, ale no, nie ciężkie do spełnienia. Zobaczcie, druga rzecz w bardzo podobnym kolorze, aczkolwiek damska, może też Wam powieszę na wieszak, i jest to też vintage. Może przesadzam z tą nazwą vintage, bo może vintage to nie jest, ale no, sądząc po metkach, to chyba kurde jednak jest. No ale dobrze. To jest, słuchajcie, bomberka taka sportowa z marki Fred Perry. Jeszcze biorąc pod uwagę, jakie są zakończenia wszystkich troczków, to jest no, lata 80. chyba, tak myślę. Jest boski. Jesteście świadkami mojego znaleziska, to chciałam powiedzieć. One pound, tak? One pound. Gawa, idziemy na lody. Słuchajcie, no jakaś wartość dodana, prawda? Ja to będę pogrzeby jeszcze ostro po tych kieszeniach. Może coś tu jeszcze jest. No niestety już tu nic nie ma. W każdym razie zobaczcie. Piękna, piękna bombereczka taka. Właściwie to bluza. No ciężko, w sumie to nie wiem. Bluzka, bluza, bomberka. A jest piękna. Jest, ma też przybrudzone ściągacze. I zaraz będę szorować i będę prać. I już jestem normalnie tak najarana, że to będzie doprowadzone do stanu idealnego. I że ktoś będzie się z tego cieszył.
No upierdzielił ktoś ściągacz, ale to, to nic, to się wszystko zrobi. Zobaczcie, jaka jest fajna. To jest taki Adidas Original, tylko w wersji Fred Perry. Jestem przeszczęśliwa. Także idę to smarować zilem i będziemy czekać, aż troszeczkę to zacznie działać. Potem wezmę troszeczkę, poszoruję szczoteczką i na koniec do praleczki. Powiem wam, że zrobiłam już takie wstępne szarowanie i jestem ciekawa, jak to się sprawdzi na takich starych, starych plamach, bo tak się wszyscy zachwycają tym zilem. No a ja tak... No są plamy, które po nim schodzą, ale nie wszystkie. To jest taki koncentrat, wiecie, on ma tutaj na końcu tą szczoteczkę taką, żeby poszarować. No i to jest bardzo fajne. Ale to naprawdę nie dopiera wszystkiego. Może jak macie świeże plamy, to też jest inaczej. Ja wiecie, u mnie ze świeżymi plamami to rzadko, bo ja generalnie walczę z bardzo starymi plamami, nawet nie wiadomo jak bardzo starymi, także zobaczymy, zobaczymy tylko. W każdym razie naszarowałam się, naszarowałam. Teraz to obie te rzeczy leżą i wiecie, nasiąkają tym... Tym detergentem, nie wiem jak to nazwać, tym odplamiaczem po prostu, tym wiecie. Ja czas sobie rączki posmarować, bo to jednak, wiecie, takie szarowanie detergentem, odplamiaczem, czy tam magicznym czymś, to wiecie, jest różnie. Rączki się też męczą, skóra się wysusza. No, a powiem wam, że ten krem, a chyba nie mówiłam jeszcze o tym kremie. Nie mówiłam wam o kremie od Veoli Botanica, dlatego że on dopiero 13 miał premierę swoją na stronie, więc jeszcze wam nie mówiłam, bo jak nagrywałam film o Veoli Botanica, to jeszcze nie było tego produktu na stronie. Bardzo fajna konsystencja, bardzo w ogóle niesamowicie fajny zapach ma ten krem, wiecie? To jest krem regenerujący, bogaty. Regenerujący, bogaty krem do rąk z olejem konopnym 2,5% i ceramidem NP. 98% składników pochodzenia naturalnego. Widocznie regeneruje i odżywia, daje uczucie intensywnego nawilżenia, przynosi natychmiastową ulgę, nie pozostawia uczucia lekkości. To prawda, wiecie co, ja niczego tak nie nienawidzę w kremach do rąk, jak właśnie to, że posmarujecie i owszem, one są, na pewno działają, wcale nie mówię, że nie, tylko ten film taki, który zostaje na skórze, to jest dla mnie nie do przeżycia. Zresztą tak samo po balsamach. Ja na przykład balsamuję sobie ciało, a na samym końcu idę umyć ręce, bo nie mogę znieść tego, do tego nie ma czegoś takiego. Czujecie? Ten zapach jest błędny. Czujecie właśnie takie nawilżenie mocne, czujecie, że macie coś na rękach, ale w przeciwieństwie do tych kremów, które zostawiają takie wyraźne odczucie, że coś jest, takie, co nie powoduje, że się dobrze z tym czujecie, to w tym kremie czujecie, że coś jest i jest to absolutnie komfortowe. Ja wiem, możecie mi nie wierzyć na słowo, możecie się przekonać same, ale wiecie co, też ciężko mi jest powiedzieć, czy on zregeneruje, wiecie, jakieś bardzo mocno zniszczone dłonie. Ja bardzo o swoją skórę na dłoniach dbam, mam bardzo dużo kremów do rąk, ale no musicie spróbować same. Bardzo fajny produkt, naprawdę. Oczywiście nie testowany na zwierzętach, on ma nawet znaczek PETA. A, i w ogóle chciałam wam powiedzieć, że jeżeli chciałybyście skorzystać z któregokolwiek produktu z Veoli Botanica, to firma proponuje nam tutaj kod rabatowy
w wysokości 21% na hasło Joanna Pinkowska 21. Ja Wam napiszę tutaj właśnie to hasełko, ten kod i potem jeszcze na dole w opisie też Wam napiszę. W razie, jeżeli chciałobyście czegoś wypróbować, to jest dobra okazja. Ja naprawdę Wam proponuję te kropelki brązujące, którymi jestem zachwycona. I te, wiecie, to serum na twarz ujędrniające, to jest niesamowicie przyjemna rzecz. Ale dobra, jeśli jesteście zainteresowane, to sobie klikniecie i sobie popatrzycie, co oni tam ciekawego mają. No, w każdym bądź razie ja idę wykorzystywać moją córkę jako modelkę. Mam kilka fajnych rzeczy, które, wiecie, tak fajnie będą wyglądały na takiej młodej dziewczynie, jeszcze tak, wiecie, wąska talia, wiecie, smukłość całkowita i chcę ją tutaj wykorzystać do zrobienia właśnie zdjęć. Czekam, aż ten produkt dobrze zadziała na materiałach i będę prała płaszcze. Także kochani, ja się z Wami na dzisiaj już żegnam, bo już nie wiem, która jest godzina, 19 chyba z groszami. Idę montować film, idę jeszcze aukcję trochę powstawać, gdzie Mateusz jest na urlopie i ja jestem ze wszystkim sama, także masakra. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko i buziaczki. Pa, pa!